Cześć. W dzisiejszym filmie zajmiemy się kolejnym sposobem eliminacji zniekształceń transformatora z powodu odcięcia prądu w uzwojeniach. Mam na myśli obwód przedstawiony tutaj na tym schemacie. Jest to wzmacniacz The National Horizon i on ma 10 W. Ten artykuł za chwilę sobie omówimy, ale zanim nie omówimy sobie tego wzmacniacza, przypomnijmy sobie, że walczono z tymi zniekształceniami w dość ciekawe sposoby, na przykład wzmacniacz Unity Macintosha. Tutaj mamy jego wersję z rozbiciem na dwa transformatory obwodu wyjściowego. No i tutaj mam przykład, jak sobie radzono z tymi zniekształceniami w przeszłości, odpowiednio uzwajając transformatory głośnikowe. Jest jedna z tych metod. Rozbijając uzwojenie pierwotne na kilka sekcji tak, żeby, widzicie, tutaj jest jedna lampa, a tutaj jest druga lampa, żeby uzyskać jak największe sprzężenie z wtórnym uzwojeniem. Dlaczego, to zaraz się dowiemy. Transformatory pracujące w klasie B w standardowych stopniach przeciwsobnych są nawijane także w taki sposób jak na tym pierwszym rysunku. Jest to rysunek z książki pana Masewicza. Widzicie, obwód pierwotny dla jednej lampy to jest 1, 3 i 5. I teraz tak, 1, 3, 5. Natomiast dla drugiej lampy 2, 4 i 6. 2, 4 i 6. Także widzicie, że odrzut ultraliniowy wyprowadzany jest z tego środka. Chodzi o to, że uzwojenie wtórne zawsze jest sprzężone z pracującym uzwojeniem, bo gdy pracuje nam tylko ten obwód, to wtedy to wtórne pracuje sprzężenie z tym, a to tutaj te dwa obwody wtórne z tym. Gdybyśmy mieli położone wszystko z jednej strony dla jednej lampy, w ten czas odcinałyby nam się jeszcze na czas pracy jednej lampy te dwa uzwojenia. Znaczy nie tyle, że odcinały, ale mielibyśmy w tym momencie duże rozproszenie strumienia magnetycznego, ponieważ najbliższe sprzężenie właśnie jest w ten sposób uzyskiwane, kiedy uzwojenia leżą bezpośrednio obok siebie. Ale czy te metody są wyczerpujące temat? No okazuje się, że nie. Unity to jeden przykład. No i ten wzmacniacz Horizon to jest drugi przykład z książki pana Sykina. Mamy tutaj rysunek, który będzie dotyczył właśnie wzmacniaczy Unity. I mamy tam także drugi rysunek, który, za chwilę zobaczycie, będzie adekwatny do wzmacniacza Horizon. Zanim jednak nie omówimy sobie tego wzmacniacza, chciałbym powiedzieć coś właśnie na temat tych zniekształceń wprowadzanych przez klasę B. Tutaj mamy wzmacniacz, który troszeczkę przerysowałem. To był pierwszy schemat, który znalazłem. Jest to schemat opracowany przez pana Johna Eklanda w 1999 roku na wzmacniacz przeciwsobny z triodami 2A3. Ja to przerysowałem, żeby było bardziej wiarygodne, że to może pracować w klasie B, no bo w klasie A pracuje właśnie na self-biasie. W klasie B na fixed bias, nie? No to podajemy napięcie, odpowiednio odcinamy lampy, ustawiamy punkt pracy. To nie jest istotne, ponieważ każdy stopień przeciwsobny może pracować w klasie A, AB1, AB2 lub B. I teraz na podstawie tego schematu będziemy, w sumie samej końcówki mocy, będziemy sobie omawiać, jakie to zniekształcenie chodzi. W niektórych przypadkach w praktyce prąd w uzwojeniu transformatora nie płynie cały czas. Do tych transformatorów należą na przykład wyjściowe albo głośnikowe. Dlaczego wyjściowe, a głośnikowe, to jest różnica. Transformator wyjściowy może zasilać na przykład antenę, a głośnikowy to jest typowo wzmacniacz audio. Dlatego na to zwracam uwagę. No i jeżeli mamy taki przypadek, no to połówki uzwojenia pierwotnego transformatora działają naprzemiennie, czyli raz jest ta załączona, raz jest ta załączona, a każda połowa przewodzi ten prąd tylko przez pół cyklu, odłącza się na pozostały czas od obwodu. Ta sama sytuacja dotyczy również transformatorów wejściowych stopni wzmocnienia pracujących z prądami siatkowymi, ponieważ te prądy siatkowe obciążające uzwojenie wtórne takiego transformatora wejściowego przepływają tylko przez część okresu. W przeciwieństwie do tego pierwszego przypadku, w transformatorach z prądami siatkowymi odcięcie prądu następuje nie w uzwojeniu pierwotnym, a w uzwojeniu wtórnym, a transformatora głośnikowych tu w uzwojeniu pierwotnym.
Gdy takie transformatory są zasilane ze źródła sinusoidalnego SEM, to na wyjściu transformatora pojawiają się wyższe harmoniczne. Ponieważ zniekształcenia tego rodzaju szacowane przez współczynnik harmoniczny, jak również zniekształcenia nieliniowe wprowadzane przez materiał magnetyczny rdzenia są teraz rozważane, to charakter tych zniekształceń wynika z zupełnie innej przyczyny. Ale ze względu na naprzemienne załączanie się tych uzwojeń, które pracują tylko przez część okresu, przebywający przez nie prąd ma postać pojedynczych impulsów. Raz z tej, raz z tej. Impulsy te powodują niesinusoidalny spadek napięcia na indukcyjności rozproszenia uzwojeń przełączających się, który jest odejmowany od sinusoidalnego SEM źródła i zniekształca jego kształt. I teraz zobaczycie, w jaki sposób ten kształt jest zniekształcany. Tutaj mamy pokazane zniekształcenie, o którym jest mowa. Wiemy dobrze, że wpływ indukcyjności rozproszenia dotyczy tylko najwyższych częstotliwości audio, dlatego zniekształcenia, które tu rozpatrujemy, pojawiają się w obszarze wyższych częstotliwości, gwałtownie wzrastając wraz ze wzrostem częstotliwości. Uproszczony schemat zastępczy dla wyższych częstotliwości transformatora z obciążeniem czynnym widzimy właśnie na tym rysunku, który pokazałem. Tutaj to LS1P jest indukcyjnością rozproszenia dotyczącą tylko połowy uzwojenia pierwotnego. LS2, ten prim 2, to indukcyjność rozproszenia całego uzwojenia wtórnego przeniesiona do połowy pierwotnej. Obwód pierwotny tego obwodu działa w klasie B. A to dlatego, że mamy tutaj włączone te diody, które nam odcinają prąd na pół okresu. Przy założeniu, że połówki obwodu uzwojenia pierwotnego są takie same, można ten układ rozwiązać przy pomocy równań różniczkowych dla prądów i napięć obwodu. W ten sposób można znaleźć zależność prądów połówek uzwojenia pierwotnego i prądu uzwojenia wtórnego w czasie. Pan Sykin wyprowadził odpowiednie równanie, które tutaj Wam nie pokażę, ponieważ jest dosyć skomplikowane. Pokazuje, że połówki obwodu pierwotnego pracują dłużej niż pół cyklu, opóźniając czas trwania impulsu prądowego i zniekształcają jego czas. W rezultacie połówki obwodu pierwotnego współpracują ze sobą tylko przez część okresu. Kąt pracy połączenia wzrasta wraz ze wzrostem stosunku składowej indukcyjnej rezystancji do składowej czynnej, a zatem rośnie wraz ze wzrostem częstotliwości. Widać więc, że obwód pracujący w klasie B ma coraz większe zniekształcenia wraz ze wzrostem częstotliwości. Odkształcone impulsy prądowe obwodu pierwotnego sumują się w obwodzie wtórnym i wytwarzają na obciążeniu napięcie o charakterystycznym kształcie. Tu mamy prąd jeszcze z poprzedniej połówki, następuje przełączenie, prąd z drugiej lampy przekracza nam zero, następuje przełączenie, on trochę wraca i znowu takie ząbkowane nacięcia na przebiegu robią. I taki kształt napięcia wyjściowego zawiera bardzo dużo nieparzystych harmonicznych, głównie wyższego rzędu. Współczynnik harmonicznych wprowadzany przez transformator o konwencjonalnej konstrukcji jest określony przez stosunek rezystancji indukcyjnej obwodu do jego rezystancji czynnej. Indukcyjnej do czynnej. Krzywa zależności współczynnika zniekształceń harmonicznych od wartości B obliczono na podstawie analizy harmonicznych w wyniku rozwiązania układu równań różniczkowych przedstawiona jest na tym właśnie wykresie. Ta krzywa jest tylko orientacyjna, ponieważ równoważny obwód z tego rysunku, na podstawie którego przeprowadzono analizę, nie uwzględnia nieliniowości charakterystyk lamp oraz wpływu obciążenia pojemnościowego transformatora. Ponadto współczynnik harmonicznych okazuje się zależny od redystrybucji indukcyjności rozproszenia uzwojenia pierwotnego i wtórnego przy niezmienionej ich sumie. Krzywa jest podana dla średnich stosunków zwykle spotykanych w praktyce. I to opracowanie wyprowadził pan Sykin w swojej książce w 11 rozdziale Transformatory niskiej częstoty. Ten rysunek
pozwala na wyznaczenie dopuszczalnej wartości indukcji rozproszenia z zadanego współczynnika zniekształceń harmonicznych transformatora przy najwyższej częstotliwości pracy. W tym celu należy znaleźć wartość B z krzywej odpowiadającej danemu współczynnikowi KR, to współczynnik zawartości harmonicznych, przy odpowiedniej częstotliwości F, a następnie określić dopuszczalną indukcyjność rozproszenia w transformatorze na podstawie tego wyrażenia. To jest RI pierwotna plus R anodowe pierwotne i tu mamy 6,28F, czyli częstotliwości. I to jest ten współczynnik B. P chodzi o uzwojenie pierwotne. Przy obliczaniu transformatorów dla sprzętu akustycznego bierze się pod uwagę fakt, że niższa harmoniczna w zniekształceniu rozpatrywanego typu jest trzecią harmoniczną. Dlatego współczynnik zniekształceń harmonicznych transformatora przy najwyższej częstotliwości roboczej nie determinuje jakości, ponieważ trzecia i wyższe harmoniczne z najwyższej częstotliwości roboczej znajdują się poza pasmem urządzenia. W takich przypadkach współczynnik zniekształceń harmonicznych transformatora jest zwykle ustawiany nie na najwyższą częstotliwość roboczą, ale na częstotliwość 2 do 3 razy niższą niż najwyższa częstotliwość robocza, ponieważ zniekształcenia harmoniczne o wyższych częstotliwościach są odcinane przez odpowiedź częstotliwościową kanału. Ze względu na to, że zniekształcenia rozpatrywanego typu zależą od współczynnika, który określa również zniekształcenia częstotliwościowe, w zakresie wyższych częstotliwości istnieje bezpośredni związek między obydwoma rodzajami zniekształceń. Na przykład, jeśli dla transformatora stopnia przeciwsobnego pracującego w klasie B współczynnik zniekształceń harmonicznych wywołany pod wpływem indukcyjności rozproszenia jest ustawiony na 3% przy częstotliwości 0,5 FB, to zgodnie z tym rysunkiem przy tej częstotliwości stosunek rezystancji indukcyjnej obwodu do aktywnej nie powinien być większy niż 85 tysięcznych. Przy częstotliwości FB stosunek ten zmieni się na 17 setnych, a współczynnik odkształcenia częstotliwości przy najwyższej częstotliwości roboczej będzie wynosił jak w tym wzorze. Dlatego indukcyjność rozproszenia, która powoduje zniekształcenie częstotliwości o wartości zaledwie 12 setnych decybela przy najwyższej częstotliwości roboczej powoduje zniekształcenia harmoniczne o wartości 3% już przy częstotliwości równej połowie najwyższej częstotliwości roboczej. Na tym przykładzie widać, że aby uzyskać niskie zniekształcenia harmoniczne w klasie B przy wyższych częstotliwościach, indukcyjność rozproszenia transformatora musi być bardzo mała. Zastosowanie lamp pracujących z niskimi wartościami współczynnika obciążenia anodowego alfa, czyli lampy ekranowane, prawe triody z prądami siatkowymi, znacznie upraszcza problem projektowania transformatorów dla klasy B, ponieważ wysoka rezystancja wewnętrzna lamp tego typu znacznie zwiększa dopuszczalną indukcyjność rozproszenia transformatora. Przy obciążeniu pojemnościowym transformatora i tłumieniu obwodu równym lub mniejszym niż krytyczne 2, zniekształcenia rozważanego typu gwałtownie rosną, zmieniając tłumienie obwodu na mniejsze od 2. I mamy w ten sposób tłumiony proces oscylacyjny na wyjściu, powtarzający się co pół okresu. Dlatego obciążenie pojemnościowe z niskim tłumieniem obwodu w takich transformatorach jest niedopuszczalne. Jeśli konwencjonalna konstrukcja transformatora głośnikowego nie zapewnia wystarczająco niskiej indukcyjności rozproszenia, aby zapewnić dane zniekształcenie harmoniczne przy wyższych częstotliwościach, można zastosować jedną z opisanych teraz metod redukcji zniekształceń. Pierwsza polega na podzieleniu każdej połowy uzwojenia pierwotnego transformatora na równe części, z których jedna wchodzi w obwód katodowy, a druga w obwód anodowy. Przy takim krzyżowym połączeniu ćwiartek uzwojenia pierwotnego możliwe staje się nawijanie każdych cewek bifilarnie dla połówki, dla każdej lampy. Nawijanie bifilarne to nawijanie dwóch odcinków jednocześnie za pomocą podwójnego drutu. Przy takim nawinięciu uzwojenia pierwotnego transformatora i takim włączeniu lampy nie ma potencjału zmiennego między tymi częściami uzwojeń. Jedyne ograniczenie to odpowiednia wytrzymałość izolacji na przebicie.
jest jeszcze jedna zaleta tak uzwojonego transformatora, mianowicie pojemność między odcinkami nawiniętymi bifilarnie nie odgrywa tutaj żadnej roli. Określony sposób nawijania i włączania odcinków uzwojenia pierwotnego pozwala na zmniejszenie indukcyjności rozproszenia między uzwojeniami do pomijalnej wartości, w wyniku czego wzrost współczynnika harmonicznych przy wyższych częstotliwościach praktycznie zanika. Przy omawianiu wzmacniacza Franka McIntosha był postawiony pewien warunek, ja go dzisiaj już poruszyłem, ale powtórzę jeszcze raz. Nie należy zapominać, że przy takiej konstrukcji transformatora izolacja między dwoma uzwojonymi razem drutami musi wytrzymać pełne napięcie źródła zasilania anodowego, które, gdy transformator jest włączony w obwód, jest stosowane między odcinkami bifilarnie uzwojonymi. Z uwagi na fakt, że połowa obciążenia anodowego każdej lampy znajduje się w obwodzie katodowym, każda gałąź obwodu zmienia się w stopień wzmacniający z dzielonym obciążeniem o wzmocnieniu napięciowym rzędu 2. Dlatego układ wymaga wprowadzenia zwiększonego napięcia sygnału w przybliżeniu połowie zmiennej składowej napięcia w obwodzie anodowym. Te wszystkie szczegóły już omówiliśmy przy wzmacniaczu podwójnie sprzężonym i przy wzmacniaczu Unity. W takim obwodzie zniekształcenia nieliniowe wprowadzane przez lampy mocy są również znacznie zmniejszone, ponieważ w obwodzie występuje silne ujemne sprzężenie zwrotne przez katody. Drugim sposobem zmniejszenia współczynnika zawartości zniekształceń harmonicznych przy wyższych częstotliwościach dla końcówki mocy pracującej w klasie B jest połączenie równoległe, ale dla prądu przemiennego, połówek uzwojenia pierwotnego transformatora głośnikowego. Dzięki takiemu włączeniu nie ma procesu przełączania się pomiędzy uzwojeniami pierwotnymi, a ich indukcyjność rozproszenia okazuje się już nie być tak niebezpieczna, a stany nieustalone spowodowane przełączaniem połówek uzwojenia pierwotnego całkowicie znikają. W rezultacie nie następuje wzrost współczynnika zawartości harmonicznych przy wyższych częstotliwościach. Niestety w praktyce powyższe schematy okazują się bardziej skomplikowane niż te zwykłe. I to by było tyle informacji, które chciałem Wam przekazać z książki pana Sykina, Transformatory niskiej częstoty. Tam oczywiście są jeszcze przykłady, jak policzyć transformator dla stopnia mocy pracującego w klasie B, ale my się tym zajmować w tej chwili nie będziemy. Ja też nie jestem zwolennikiem klasy B, zawsze zalecam klasę AB ze względu na mniejsze zniekształcenia. Omówmy sobie teraz artykuł pana Roberta Scotta, cechy obwodów wzmacniaczy Hi-Fi. Film będzie zawierał analizę obwodu single-ended przeciwsobnego wzmacniacza w oparciu o układ firmy National we wzmacniaczu Siri Horizon. Przed chwilą mogliście się przekonać, jak teoretycznie radziecki inżynier rozwiązał problem z przejściem przez zero w transformatorach głośnikowych pracujących w klasie B. A teraz zajmiemy się przykładem takiego wzmacniacza zza oceanu, czyli z Ameryki. Pan Robert F. Scott napisał artykuł, w którym omawia obwód wzmacniacza przeciwsobnego typu single-ended w serii wzmacniaczy National Horizon. Ten sposób pracy transformatora głośnikowego jest kolejnym rozwiązaniem problemu przełączania stanów nieustalonych. To rozwiązanie zaproponował pan Donald B. Sinclair i Arnold P. G. Peterson. Ten układ był stosowany we wzmacniaczach Horizon 10 i Horizon 20 firmy National Company. Ale zanim nie omówimy sobie samego wzmacniacza, wróćmy do typowego obwodu przeciwsobnego, gdzie lampy wytwarzają napięcie sygnału przemiennego, które współpracuje szeregowo z obciążeniem.
podczas gdy anody są równoległe wobec zasilacza prądu stałego. Nowy typ obwodu, który teraz omawiamy, jest układem podwójnym albo odwrotnością konwencjonalnego, ponieważ lampy są połączone szeregowo dla prądu stałego, a równolegle dla obciążenia. Tak więc optymalna impedancja obciążenia, jak w obwodzie u McIntosha, stanowi tylko 1/4 obciążenia między anodami, jak w zwykłym połączeniu przeciwsobnym. Na tym rysunku przedstawiono podstawową formę nowego obwodu. Lampy są połączone szeregowo z zasilaczem prądu stałego z obciążeniem połączonym między odczepem na zasilaniu B+, a złączem anoda katoda. Zwróćmy uwagę, że w rozważaniach Sykina inaczej były łączone lampy typu triodowego, a inaczej pentody. Chociaż obciążenie znajduje się w obwodzie katodowym, nie możemy uznać lampy V1 za wtórnik katodowy, ponieważ napięcie sygnału jest przekładane między siatką a katodą, a nie między siatką a masą, jak we wtórniku katodowym. Obciążenie pojawia się również w obwodzie anodowym lampy V2, która podobnie jak V1 ma swój sygnał sterujący siatką przyłożony między siatką a katodą. Napięcia na końcach uzwojenia wtórnego transformatora są przesunięte w fazie o 180 stopni, także połączenia dla uzwojenia wtórnego numer 2 są odwrócone na rysunku, aby pokazać, że siatki V1 i V2 są sterowane w taki sam sposób jak na rysunku 1. Podstawowy wzmacniacz przeciwsobnego typu asymetrycznego z napięciami sygnałowymi dostarczanymi przez odwracacz fazy pokazano na tym rysunku. Zachowano tutaj podwójne zasilanie z rysunku drugiego. Wzbudzenie siatki V1 jest dostarczone z R1. Rezystor obciążenia anody odwracacza fazy i siatkowy dla V1. Dzięki starannemu doborowi warunków pracy możemy wykorzystać ten bezpośrednio sprzężony obwód, gdy V1 będzie obciążona spadkiem na R1. Lampa V2 jest sterowana takim samym, ale przesuniętym w fazie napięciem sygnału o 180 stopni na rezystorze katodowym R2 odwracacza fazy. Bateria BA1 dostarcza polaryzacji punktu pracy dla V2, ponieważ bezpośrednie uziemienie R2 spowodowałoby, że siatka V2 byłaby dodatnia w stosunku do jej katody. 2 z 3 napięć stałych można wyeliminować, stosując odmianę z tego rysunku. Bateria BA1 jest eliminowana przez użycie spadku napięcia na R3 jako polaryzacji katody dla V2. Baterie BA2 i BA3 są zastąpione pojedynczym zasilaniem, czyli BA4, dostarczające napięcie równe napięciu BA2 i BA3 szeregowo. Obciążenie jest połączone między złączem anoda-katoda, a złączem dużych kondensatorów C1 i C2 połączonych szeregowo względem BA4. Ten rysunek ilustruje kolejną odmianę obwodu podstawowego. Stosuje się to, gdy jedna strona obciążenia musi być uziemiona. Chociaż optymalna impedancja obciążenia tych obwodów wynosi tylko 1/4 impedancji stosowanej w konwencjonalnej pracy przeciwsobnej, nadal jest zbyt wysoka, żeby można było ją sprzękać bezpośrednio z cewkami głośnikowymi w konwencjonalnym zakresie impedancji. Innymi słowy, do bezpośredniego wysterowania potrzebna jest wysoka impedancja cewki głośnikowej, np. 800 ohmów. Pojedyncza lampa 6A7G stosowana jako V1 i V2 ma optymalną impedancję obciążenia około 280 ohmów i może być używana do sterowania 2 głośników 500 ohmowych równolegle albo przez bezpośrednie połączenie. Takie głośniki niegdyś produkował Stevens. Jednak nadal musimy użyć transformatora głośnikowego do dopasowania głośników o impedancji cewki drgającej w zakresie od 4 do 16 ohmów. Ten rysunek numer 6 to obwód ekwiwalentny do obwodu z rysunku 4 z pentodami mocy połączonymi z transformatorem dopasowującym obciążenie. Transformator głośnikowy ma dzielone uzwojenie pierwotne. Kondensatory obejściowe, ekran katoda, czyli C1 i C2 oraz kondensator filtrujący 3 skutecznie łączą połówki uzwojenia pierwotnego równolegle dla napięć sygnału audio. Zobaczmy uproszczony obwód na tym rysunku.
Ponieważ kondensatory przy częstotliwościach audio zapewniają bezpośrednie połączenie, projektanci w efekcie zastosowali pojemnościowe sprzężenie jedności i wyeliminowali potrzebę sprzężenia magnetycznego. W ten sposób za pomocą tego obwodu można wyeliminować przebiegi przejściowe i zniekształcenia przejścia przez zero spowodowane niedostatecznym sprzężeniem magnetycznym. I tu wróćmy sobie do treści z książki pana Sykina, gdzie mówiłem, że zniekształcenia przejścia przez zero rosną wraz ze wzrostem częstotliwości. Jak na rysunku drugim i trzecim lampy V1 i V2, na rysunku szóstym wzbudzane są napięciami sygnałowymi przyłożonymi między ich siatkami a katodami. Lampa odwracająca fazę pobiera napięcie zasilające jej anodę ze środka połączonych szeregowo lamp mocy. Jeśli jej rezystor obciążający R1 jest połączony bezpośrednio do zasilania B, napięcie wzbudzenia siatki V1 pojawi się między siatką a masą, powodując, że będzie ona działała jako wtórnik katodowy. W obwodzie z rysunku szóstego napięcie sygnału dla V1 dostarczane jest z R1, a dla V2 z R2. Bateria BA1 dostarcza ujemne napięcie polaryzacji, które przeciwstawia się spadkowi napięcia stałego na R2 i zapobiega dodatniej wartości napięcia siatki V2 w stosunku do katody. Duży kondensator filtrujący zapobiega powstawaniu napięcia przemiennego między BA1 i R3. Siatka ekranująca V1 jest zasilana prądem płynącym przez L2 z linii zasilającej B, a siatka ekranująca V2 jest zasilana z połączenia anoda-katoda przez uzwojenie L1. Połączenia są spolaryzowane, więc pola magnetyczne wytwarzane przez prądy siatek ekranujących przeciwstawiają się i znoszą wzajemnie. Obwód na rysunku szóstym wymaga podwójnego napięcia i połowy prądu potrzebnego dla tych samych lamp w konwencjonalnym obwodzie, więc pobór mocy jest taki sam dla obu typów. Jednak ta konkretna odmiana ma tę wadę, że wymaga większego zasilania i elementów filtrujących o dwukrotnie wyższym napięciu znamionowym. Seria wzmacniaczy Horizon. Potrzeba podwójnego napięcia zasilania anod jest eliminowana przez okablowanie obwodu, dzięki czemu bezpośrednie prądy lamp przepływają przez uzwojenie pierwotne, jak we wzmacniaczach Horizon 10 i Horizon 20 firmy National Company. Obwód 10-watowego Horizon 10 na rysunku 8 jest uproszczoną wersją eksperymentalnych 25 i 50-watowych wzmacniaczy opisane przez Petersona i Sinclara w The General Radio Experimenter październik 1951 roku oraz w styczniu 1952 w wydaniu Proceedings of the IRE. Tutaj prądy anodowe odwracacza fazy i V2 oraz prąd siatki ekranującej V1 przepływają przez L2. Prąd katodowy, czyli suma prądów anody i siatki ekranującej, dla lampy V1 przepływa przez L1. Taki układ powoduje różnicę w przepływie prądu stałego w L1 i L2 oraz powoduje spadek napięcia stałego na obu uzwojeniach, co zmniejsza napięcie zasilania siatki ekranującej V1 i anody V2. Ta asymetria obwodu i prądu jest zminimalizowana dzięki starannemu projektowi, aby uniknąć asymetrii strumienia w transformatorze. W przeciwieństwie do podstawowych obwodów na rysunkach 3-7, sprzężenie RC jest stosowane między odwracaczem fazy a siatkami V1 i V2 we wzmacniaczach Horizon. Stałe napięcie odchylenia siatki sterującej jest dostarczane przez półfalowy prostownik selenowy i prosty filtr RC i podawane jest do siatek lamp mocy. Zasilanie anody odwracacza fazy jest pobierane z połączenia anoda-katoda lamp mocy. Sygnał wyjściowy wytworzony na anodzie V2 jest połączony szeregowo z zasilaniem napięciem stałym anody inwertera, a tak wytworzone ujemne napięcie sprzężenia zwrotnego zmniejsza zniekształcenia i wzmocnienie tego bloku. Utrata wzmocnienia odwracacza fazy jest minimalizowana przez rezystor zwrotny obciążenia katody do wytworzenia napięcia polaryzacji siatki lampy w celu zwiększenia efektywnego napięcia anody. Wzmacniacz napięciowy jest konwencjonalny i wykorzystuje stałą polaryzację uzyskaną przez rezystor katodowy połączony do odczepu dzielnika napięcia B+. Zniekształcenia we wzmacniaczu mocy są dodatkowo zmniejszane przez 16-decybelowe ujemne sprzężenie zwrotne z uzwojenia wtórnego transformatora głośnikowego do katody wzmacniacza napięciowego. Artykuł omawia jeszcze przedwzmacniacz, korektor, w związku z tym poświęćmy jeszcze kilka minut na ten fragment.
Sekcja przedwzmacniacza i korektora ma 4 kanały wejściowe. Jeden do tunera radiowego, jeden do odtwarzania nagrań z taśmy i 2 do magnetycznych kładek gramofonowych. Kanał wejściowy gramofonu 10 mV jest przeznaczony dla wkładek o niskim poziomie wyjściowym, takich jak GE o zmiennej reluktancji. Kanał 30 mV jest przeznaczony dla typów o dużej mocy, takich jak Pickering i Audax. Kanał wejściowy dla taśmy może być używany do wkładek krystalicznych i innych urządzeń dostarczających 0,5 V lub więcej. Przełącznik wyboru funkcji ma 5 pozycji. 1 na taśmę, 1 na tuner radiowy i 3 do wyboru obwodów wejściowych fonografu oraz do wyrównania charakterystyk nagrywania AES, RIAA i innych. Regulacja niskich tonów jest zapewniona przez podbicie zaczynające się w okolicy 1 kHz i to podbicie wzrasta w kierunku basów do maksymalnie 15 dB w okolicach 30 Hz. Regulacja wysokich tonów zapewnia podbicie, które zaczyna się przy około 800 Hz i rośnie stopniowo, aby zwiększyć się do maksymalnie 12 dB między 10 a 15 kHz. Tłumienie wysokich częstotliwości zaczyna się przy 1,5 kHz i osiąga 3 dB przy 5 kHz i wynosi maksymalnie 17 dB tłumienia przy 20 kHz. I tak oto kończy się ten artykuł. Zanim nie przejdziemy do omawiania kompletnego patentu Franka McIntosha, chciałbym jeszcze omówić jedno pojęcie, mianowicie linia obciążenia. Także następne filmy pewnie będą związane z tym tematem, a potem sobie omówimy, jak to pan McIntosh zamierzył sobie zbudować wzmacniacz szerokopasmowy. Do następnego razu, cześć!